bezpośrednio do pani architekt? Ja prosiłem o pytanie, zadałem pytanie dotyczące działki 43 i chciałbym wiedzieć od pani Urszuli między innymi, chciałbym zobaczyć mapę ewidencyjną gruntów i budynków na działce 43, obręb Stary Zdrój, czyli schody. Drugie, chciałbym informacji z rejestru gruntów, działka numer 43, obręb Stary Zdrój. Oraz od pani Magdaleny Ubik chciałbym widzieć umowę dzierżawy działki numer 43 obręb Stary Zdrój. Czyli umowę, którą zawarto z panią Krupską. Czyli to jest jakby nawiązanie do ostatniej komisji gospodarczej, tak, która miała miejsce, znaczy nie do ostatniej, do tej komisji, która miała przy omawianiu materiałów na sesję 23 stycznia. Żeśmy rozmawiali na temat schodów i budynku na schodach? Tak. Tak, i w zasadzie na każdej komisji to się pojawia ten temat. Czy ktoś jeszcze? Zosia, pan Marian, pan Tadeusz na przykład. Tereska. Nic? Pania? No my prosimy. Za to samo, bo to było pytanie. Tak. Pani Borku? Ja zapytam, bo ja w trakcie pani Urszula będzie tutaj tłumaczyć, przedstawić, no chyba, że w trakcie. Ale rzeczywiście. I pani przewodnicząca, ja wysłałem 21 lutego pismo do pani Lucji Rachuba. Otrzymał ją również Mariusz Oleśko, w którym proszę o opracowanie do ręki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Mhm. Bo jeżeli mamy o czymś dyskutować, to musimy mieć materiały, a nie ścianę. Ściana to jest rzeczą wtórną, ale najpierw powinniśmy mieć materiały, żebyśmy sobie to przeczytali i wiedzieli, co w tym studium będzie. A my na dzień dzisiejszy nic nie wiemy. To jest materiał, który dostali radni w 1995 roku. I to później była uchwała, ale radni to utrzymali najpierw, przestudiowali w domu i dopiero wtedy prosimy, mogli wiesz tylko zacząć. Przepraszam, jakoś musimy się o tym dowiedzieć. Gdzie pani będzie wygodnie? Ja może to jest tam gdzie rzadnicy. Pod ścianą. Mogę pójść? Odpowiedź, że jeżeli pojawią się dodatkowe pytania w obrębie pokazywania przez panią Urszulę materiałów, wtedy będziemy zadawali pytania, a resztę to co było dane przez pana Wiktora i przeze mnie. To znaczy, na tyle, na ile było w stanie do przygotowania. A co, znaczy to ja muszę przekazać od razu, ja rzeczywiście prosiłam o przygotowanie pytań, które państwa interesowało i no, nie otrzymałam. Bo już tłumaczę panią Urszulo, dlaczego pani nie utrzymała. Nie otrzymała pani z tego prostego powodu, że przez okres pani Lucja Rachuba jest nieosiągalna i jest to uwięzło na etapie docierania do pani Urszuli Rachuby. Także na dzień dzisiejszy słuchamy tego, co możemy pokazać, a ewentualnie przekażemy pani już pytania. Na najbliższej komisji. Tematem sesji są plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w kierunku rozwoju gminy Kudowa Zdrój. Tak jak co roku, no mogę przedstawić pokrótce te plany, no ich jest dosyć sporo, bo jest 30 sztuk, więc nie mogę sobie z Jowem. Czymś pomóc? Właśnie nie umiem go otworzyć, nie wiem. Jest mi przeciwko, ale nie.
Wydawałam się, że nie działa. Mógłby zobaczyć? Przepraszam cię, nie wiem jak masz na imię. No, ale słucham. Mógłby zobaczyć? Bo może ja bym coś coś. Czy on jest zepsuty, czy jak? A wielu. Można? Tak, proszę. Ja tutaj skierowałem tutaj pismo do pani przewodniczącej, do pani koleżki. Pismo dotyczące właśnie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. To znaczy, to była prośba o przekazanie materiałów, bo z tego co mi... Chodziło o przekazanie materiałów, żebym ja miał takie materiały, jak radni dostali w 95 roku. Najpierw przeczytali te materiały, a później dopiero mogli sobie tutaj dyskutować. Moment, ja przepraszam, to w takim razie odczytam. No proszę bardzo. To pan Oleśko przekazał mnie tą informację w piątek też. W dniu 26 lutego bieżącego roku o godzinie 14 ma odbyć się posiedzenie Komisji Gospodarczej Ekonomicznej dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa Zdrój. Rozpatrywanie tak poważnego tematu, jakim jest plan rozwoju przestrzennego miasta, wymaga od nas radnych odpowiedniego poznania przygotowanych przez Urząd Miasta materiałów, aby możliwa była konstruktywna dyskusja. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie nam przed posiedzeniem komisji planów zmian zagospodarowań przestrzennych wraz z opisami, co przybliży nam koncepcję przygotowywanych zmian. W związku z tym, że tematem dzisiejszego posiedzenia oprócz studium są również plany miejscowe, przekazałam taką informację panu Oleśce, że no, z powodu tego, że jest to ogromny materiał, bo tych planów jest 33, przy czym format przekracza możliwości nasze kopiowania tu w urzędzie. Dysponujemy kopiarką A3, a plany są w wielu przypadkach formatu większego, czyli A2 i A1, nawet A0, jeśli chodzi o plan ogólny, więc nie ma takiej możliwości, żeby Państwu przekazać te materiały w formie papierowej. Przygotowałam płytę, na której te wszystkie materiały są zeskanowane, zgrane i tą płytę, no tak mi Pan Oleśko przekazywał, że Państwu przekazał w poniedziałek. Są te materiały również dostępne, no wiadomo, u nas w urzędzie na bieżąco i na stronie internetowej. Też są zamieszczone w formie elektronicznej. No w związku z tym bardzo przepraszam, jeżeli Pan oczekiwał formy papierowej. No myślę, że w miarę jasno wyjaśniłam, z jakiego powodu. No jest to może nie tyle niemożliwe, co naprawdę skutecznie utrudnione w tak krótkim czasie, zwłaszcza to były może 3 czy 4 dni. No nie mam takiej możliwości i takich środków nawet w budżecie zapewnionych, żeby dla wszystkich Państwa te materiały skopiować i móc Państwu je udostępnić. Proszę podać stronę. Dlatego oddaję, proszę bardzo. Proszę mi podać stronę internetową. To jest na ogólnodostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kudowy Zdroju w zakładce Prawo Lokalne. Pani ma komplet materiałów w formie pisemnej u siebie? W biurze oczywiście, bo taki mamy obowiązek, żeby te wszystkie plany miejscowe... W jednym egzemplarzu czy w dwóch? W jednym egzemplarzu. Czy pani jest w stanie nam również radnym przekazać jeden egzemplarz w najbliższym czasie? A my sobie tutaj po prostu będziemy ten egzemplarz przekazywać. To może ja zaproszę Państwa razem z kamerą do mnie do biura i naocznie Państwu, ile tego jest, w jakim formacie, żebyście Państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy. Więc o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Znaczy musiałabym jeszcze oszacować koszt kopiowania, ponieważ no, skanowanie i kopiowanie formatów A0 to jest dosyć duży wydatek i ja na tą chwilę nie dysponuję w budżecie na swoim stanowisku pracy pieniędzy, które bym mogła przeznaczyć na skopiowanie tych materiałów nawet w jednym egzemplarzu. Ponieważ to jest, ja myślę, że to jest kwota nawet rzędu 1000 zł. Znaczy ja mam jedno pytanie. Ja dobrze rozumiem to, o co prosi pan Wiktor i to, co ty mówisz, Urszula, sprowadza się do tego, że to są potężnych rozmiarów dokumenty i w momencie, gdybyśmy przyszli z komisją na dół do ciebie, do biura, jesteśmy w stanie to wszystko obejrzeć. Jak najbardziej. Także można komisja przenieść. Znaczy, może nie potężne, ale na pewno gabarytowo jest to... No a zero to jest dosyć duży. Czy na przykład te dokumenty przynieść tu?
No to jeżeli ktoś zejdzie ze mną, będzie to może to nie, to myślę, że to my się popatrujemy we właściwym czasie na zapraszamy bardzo serdecznie. Tam trochę miejsca jest, jest stół, można sobie też tam na szkole usiąść spokojnie tego przeglądać. Tak, ale my dzisiaj mamy o tym mówić, bo to jest materiał, który jest przygotowywany. Proszę Państwa, Pani może omówić, a Państwo mają wątpliwości, pytania, drugą komisję poświęcicie na rozwijanie, zejście i zrobienie, sprawdzenie, przeanalizowanie. Przecież Państwo nie muszą tematu skończyć dzisiaj. Znaczy, może ja mówię w inny sposób. Komisja temat planów zagospodarowania i studium uwarunkowań porusza co roku, mniej więcej o tej samej porze, czyli rok temu w lutym czy w marcu również o tym rozmawialiśmy, dwa lata temu również o tym rozmawialiśmy. W związku z czym trudno jest mi zakładać za każdym razem, że Państwo tych materiałów nie znacie. Znaczy, ja powiem inaczej. Dlatego jeżeli jest taka potrzeba, żeby je przejrzeć, spojrzeć na nie, przeczytać, no, za każdym razem informuję, że one są dostępne w biurze u mnie, w pokoju numer 3, jak również są dostępne na stronie internetowej, gdzie każdy w dowolnym czasie, w wygodnym miejscu może te materiały przejrzeć, się z nimi zapoznać. Więc no, ja nie zakładam, że Państwo tych planów miejscowych nie znacie. Zwłaszcza, że większość z tych planów Państwo jako Rada uchwalaliście. To znaczy tak, ja powiem inaczej. Ja tą płytę, którą Pani nam udostępniła, przejrzałem w domu i no nie ma tam żadnych nowych materiałów. Tam z tych materiałów, jeśli chodzi o zmiany, najnowsze to jest z roku 2012, uchwała tam jest. Terenu, dwie uchwały są takie ostatnie. Jedna uchwała dotyczy działek na ulicy Jana Pawła II za byłą strażnicą. I drugi teren to jest dalej też na Czernej. Także te dwie rzeczy tam zobaczyłem. Ale dzisiaj mamy mówić o przyszłości, tak? Więc jeżeli mamy mówić o przyszłości rozwoju po prostu miasta, musimy ten materiał w jakiś sposób zobaczyć. No bo nasza pamięć jest łudna. No to Pani nam wspaniale to wszystko opowie, tylko że ja o sobie mogę powiedzieć, że jestem obrazowcem i po prostu to, co widzę, co jest napisane, to po prostu do mnie dociera. A jak ktoś mi powie, no to zapamiętam, po prostu 50% zapamiętam, 50% nie zapamiętam. I stąd mój wniosek i Pani Eli, żeby te materiały w jakiś sposób nam dostarczyć. W związku z tym ja proponuję zrobić następną komisję, gdzie materiały znajdą się tutaj na stole. A nie, nie. Bardzo. To jest jedna i podstawowa rzecz. Dzisiaj zrobimy to, do czego jest przygotowana Pani Urszula. W momencie, kiedy pojawią się pytania i będzie potrzebny materiał do omówienia, tak jak już mi powiedzieli, zejdziemy na dół i zrobimy to na dole. Dobrze. Wydaje mi się, że tak będzie rozsądniej niż bieganie po tych piętrach i noszenie tych dokumentów. Tym bardziej, że tak jak Panie mówią, jest to dosyć duża ilość. Po prostu trzeba będzie się pofatygować, zobaczyć zagadnienia, które nas będą interesowały i które będą budziły wątpliwości, bądź po prostu będą nas interesowały. Wtedy to zrobimy tam na dole. Kolejną komisję i tyle wszystkiego. Może być takie rozwiązanie? Nie dla mnie, nie bardziej. Nie kto to będzie. Dla pozostałych Państwa? Tak. Proszę bardzo. Znaczy, jeśli mogę jeszcze odpowiedzieć panu Wiktorowi, bo tutaj pojawił się taki zarzut, że nie przygotowałam wszystkiego, o co państwo prosiliście. Na tej płycie przekazanej państwu zostały nagrane plany miejscowe, które są obecnie uchwalone i opublikowane. Jeśli chodzi o projekty planów miejscowych, one po prostu są w toku, są w trakcie sporządzenia i nie dysponuję wszystkimi tymi projektami tak, żeby móc je w takiej formie, żeby móc je państwu udostępnić, bo na szczęście jest tutaj niektóre przyniosłam, które przekazał mi projektant w formie wydruku. Nie mam ich w formie elektronicznej i Państwo zobaczą format, no też nie mam możliwości ich zeskanować i dołączyć do tych dokumentów, które już są przyjęte i uchwalone. I jeśli mowa też o ostatnim planie, który został przyjęty i znajduje się na tej płycie, to jest plan z 2013 roku z września.
natomiast nie z 2012, także ostatnia zmiana planu miejscowego, którą Państwo uchwalaliście, miała miejsce we wrześniu 2013 roku i ona też znajduje się na tej płycie, znajduje się na stronie internetowej w uchwałach, proszę, także można do tego proszę wracać. Proszę mi powiedzieć, zmiana, jaki działki dotyczyła? To był obręb słone, a numer działki... To to jest na płycie formy, też w formie tabeli? Jest rejestr planów na płycie dołączony, rejestr planów miejscowych, ponieważ taki rejestr planów ja na swoim stanowisku mam obowiązek prowadzić zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i taki rejestr jest prowadzony, ja mogę go Państwu teraz przedstawić. To jest spis wszystkich planów miejscowych, które w tej chwili funkcjonują w gminie Kudowa-Zdrój i stanowią, są w archiwum w pokoju numer 3. Tych planów jest 33. W większości są udostępnione na stronie internetowej. No, to znaczy, ja myślałam, że Państwu puszczę, ponieważ Pan miał możliwość zapoznać się z nimi na płycie, a tu nie wszyscy Państwo otrzymali, to dobrze. Myślę, że w pierwszej kolejności tutaj bym przekazała te materiały. Czyli może już tak słowo wstępu już padło, czyli w gminie obowiązują 33 plany miejscowe. Także ja co roku może przypomnę, że ten najważniejszy plan, na którym opiera się cała, wszystkie inwestycje, które się opierają w gminie, to jest plan 1996 roku. To jest bardzo duży plan w skali 1 do 5 tysięcy. Niestety nie mam możliwości włączyć w tej chwili tej płyty, to stworzyć. Bardzo przepraszam. Prawie wszystko się udało zorganizować oprócz pendrive'a. A ja mam płytę. Ale biorą się nie otwiera. Aha. Pewnie jakimś sposobem. Także niestety, nie pomogę. Także mamy ten plan z 96 roku, ja już kilkakrotnie Państwu przedstawiałam, więc nie wiem, czy akurat potrzeba i o nim mówić, bo rozumiem, że to, co najbardziej Państwa interesuje, to są zmiany, które się toczą. Więc w trakcie realizacji jest w tej chwili opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego. To studium zostało chwilowo wstrzymane ze względu na prace związane z opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i planu ochrony dla Parku Narodowego i są to dokumenty, które muszą być przyjęte wcześniej, zanim uchwalimy nasze studium, z tego względu, że z tych dokumentów wynikają wskazania do naszego studium i do naszych planów i to wprost jest wpisane w ustawie o ochronie przyrody, w związku z czym musieliśmy pracę nad studium wstrzymać do czasu zamknięcia tamtych opracowań. Wstępną informację z Parku Narodowego mam taką, że być może na koniec czerwca będzie przyjęty przez Ministerstwo Ochrony Środowiska plan ochrony dla Parku Narodowego. W następnej kolejności Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zakończyć pracę nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i dopiero my możemy studium uwarunkowań też ponownie wysłać do uzgodnień i uchwalać. To jeszcze proponowałabym nie publikować tych map, ponieważ tutaj są dopiero analizy. Tutaj jeszcze nic konkretnego, jeśli chodzi o ustalenia planów zagospodarowania, nie ma. Tu mam... Tak, a po drugie możemy wprowadzić ludzi, którzy się na tym zdają później pod, bo jeżeli będą jeszcze jakieś zmiany dokonane, to nie można tego... Tak, tak? Może lepiej nie, bo... Znaczy, to tak jest... nie będą napisy czytelne, czy można samoobrazek puścić swoim... Nie no, samoobrazek z moimi nazewkami, proszę, no. Może też z komentarzem, że to jest na razie najbardziej... Pani to mówi teraz. Tak, zmian, które w tej chwili się toczą, to jest 5 zmian planu, do których przystąpiliśmy w 2010 roku i te zmiany niestety też czekają na uchwalenie studium i dopiero po uchwaleniu studium będzie można przyjąć te zmiany. To są zmiany dla pojedynczych działek w obrębie Czermna. Jedna była na Słonym, czyli ta na Słonym już jest zakończona. Te plany były publikowane, były wyłożone do publicznego wglądu, one są po wszystkich uzgodnieniach. Teraz, tak jak mówię, należy poczekać na uchwalenie studium, będzie można wtedy poddać je pod głosowanie. Jednocześnie w 2012 roku, tak, 13, przystąpiliście Państwo do zmiany planów miejscowych dla obszaru, tutaj mamy między ulicą Zdrojową, Główną i Kościelną, to jest jeden teren,
Drugi teren to jest obszar przejścia granicznego, które w tej chwili w ogóle nie posiada planu. I trzeci teren to jest obszar Brzozowia. Na tą chwilę dysponuję właśnie analizami, które są wstępnym etapem do opracowania planów miejscowych. Tutaj jest obszar przejścia granicznego, mamy klasyfikację gruntów, przeznaczenie użytków, ale to w zależności od tego, jakie są użytki ewidencyjne i tutaj własności. Tyle, że to jest nie własności nazwiskami, ale własności podmiotami, czyli na przykład tereny gminy, tereny prywatne, tereny spółek. Z tych analiz mniej więcej wynika, w jakim kierunku można iść, co należy zachować, co należy uszanować, bo najważniejsza rzecz to jest prawo własności, które należy uszanować, jaki jest układ komunikacji i na podstawie tych analiz projektant opracowuje projekt planu miejscowego. Dla terenu przejścia granicznego jeszcze projektem planu miejscowego nie dysponuje. Tutaj mamy teren Brzozowia i to jest ten sam zestaw analiz. Czyli mamy klasyfikację gruntów, użytkowanie według przeznaczenia w rejestrze gruntów i struktura własnościowa. I dla obszaru Brzozowia, no tu akurat to jest, to mogę pokazać, bo to jest mapa z moimi notatkami, notatkami projektanta, także nie wiem, czy Państwu dużo tutaj to powie, no ale tu nanosiliśmy nasze uwagi na bieżąco w terenie, że tak wygląda roboczy materiał. Z kolei dla obszaru w mieście no mamy już wstępne założenia, na czym by nam zależało. Tyle, że też one jeszcze są do pewnej korekty i do przemyśleń. Czyli jak tu Państwu układa się? Ulica Zdrojowa, ulica Główna, ulica Kościelna i nad Potokiem. Wprowadzając ustalenia planu i przeznaczenia terenów należy uszanować to, co w tej chwili już się tam dzieje na tym terenie, czyli no, na pewno nie wprowadzać rewolucji. Głównym założeniem jest to, żeby ten teren uporządkować, usunąć z planu miejscowego zapisy, które mówiły o przeznaczeniu terenu przy ulicy Zdrojowej na dworzec autobusowy i w związku z tym w planie było wyburzenie tylko budynków przy ulicy Kościelnej. No więc tutaj takiej potrzeby nie będzie, więc ten zapis zostanie usunięty. Jednocześnie pojawia się potrzeba udrożnienia komunikacji z ulicy Głównej do cmentarza. Ponieważ to jest bardzo problematyczne, a na tą chwilę ulicą czy Kościelną po stronie ulicy Zdrojowej czy od ulicy Głównej ten przejazd jest utrudniony ze względu na tzw. wąskie gardło przy cmentarzu i przy Kościele. Dobrze myślę, że ta ulica to jest ten wjazd, który... To jest Shell, tak? Tak, okay. Tak. Czyli to jest Shell, tu jest ten dom starego właściciela fabryki zabawek. Tu jest wjazd, to jest Filewicz. Tak. Okej. Okay. I tu jest ten wjazd na cmentarz. To tak, o tym mówisz? Tak, tak. I tu mamy parking. Aha, i tutaj jest ten parking, który mamy, tak. To jest drugi parking. Tak. Tu jest jeszcze jeden parking. Na te ustalenia tu, jeśli chodzi o układ drogowy, proszę do końca nie zwracać uwagi, co konsultowałam już z drogowcami i to nie ma sensu, ten układ tutaj, także tego przelotu na przestrzał nie będzie, żeby nie dawać nikomu powodu, żeby tutaj jeździć i szaleć. Dojazd prowadziłby tutaj wzdłuż ulicy Kościelnej przy tym budynku tam i przejazd do parkingu. Taki, na razie taki jest pomysł. Ile z tego wyjdzie, trudno mi powiedzieć, bo to też jest rysunek roboczy. Czy są te zarośla za Biedronką? To jest cmentarz. Aha. Cmentarz. Nie, to się pogubiłam. Zarośla tam są. Nie, no jeżeli tu jest Filewicz. To jest zarośla za Biedronką Futu. To jest to. Tak. Czyli tak, to jest ulica Główna. Tak, to jest Zdrojowa, tam jest... Tu jest Kościelna, tu jest Kościelna, tak? Tak. I tu też jest na stronę. I tutaj jest Kościelna Kolumnowa. I to jest ten odcinek do ulicy Główna. Tutaj jest targowisko, tak? Nie, targowisko jest tu. Jest targowisko. W którym miejscu był zakładany ten dworzec autobusowy? No już odpadł, tak? Tak. To jest ten tematyk. No, nie ma takiego przypadku. Tak. Sami widzimy, jak wygląda ruch autobusowy. A czy w tej chwili, w tym miejscu, gdzie stał punkt z napojami, bo tam jest rozebrane, ale widzę jakąś kubkę granitu czy czegoś, tam jest planowane coś, uruchomienie coś? Czegoś tam? Punkt z napojami bliżej, proszę. Bo proszę, to jest dokładnie to miejsce. Tu. To jest na koniec. Aha, no, to jest
nie do obok. Ale nie, na tą stronę nie jest tam nic planowane. Był przetarg na tą działkę. Przetarg wygrał pan Haręźlak, czyli ten pan, który ma działalność. I myślę, że czyli tam, jak był z nami pojawi, to miał pan Haręźlak? Nie! Spendel miał. Ale może wrócić do tematu, bo zaczynamy odbiegać, proszę państwa. Także proszę bardzo. Jeśli chodzi o te zmiany, które w tej chwili są w toku i nad którymi bezpośrednio pracuję, to są te trzy z 2010 roku, no niestety czekają na zmianę studium. A jeśli chodzi o studium uwarunkowań, nie chciałabym państwu w tej chwili projektu przedstawiać, ponieważ projekt, który został opracowany w 2011 roku i był uzgadniany już w Regionalnej Dyrekcji i we wszelkich instytucjach, na tą chwilę ulegnie zmianie z tego względu, że z inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej właśnie na potrzeby tych planów zadań ochronnych dla Parku Narodowego i dla obszaru Natura 2000 już wyniknęły pewne wskazania, no, które zmuszają do tego, żeby zweryfikować pewne w tej chwili wprowadzone zapisy do projektu studium. Więc ten projekt studium, który... ograniczają do zwalczania. Tak. I istnieje... znaczy to są miejsca, które w związku z ochroną zwierzęta i rośliny. Są miejsca, które w związku z występowaniem właśnie czy siedlisk, czy przelotami ptaków należy po prostu ochronić. I tutaj priorytetowym zapisem w studium będzie ochrona tych miejsc, niezależnie od tego, czy były przeznaczone pod zabudowę, czy nie. Ale to będzie rozpatrywane w dalszej kolejności na etapie planów miejscowych i pozwoleń na budowę. Natomiast w studium na pewno trzeba te miejsca wskazać i wpisać dla nich ten priorytet ochronny wynikający z ochrony środowiska. A rozszerzają się te miejsca, elementy siedliska? Znaczy ze zwierzętami jest sprawa o tyle trudna, że tak jak na przykład derkacz występuje na zakrzu, derkaczu trudno zobaczyć w trawie. Jego słychać, ale jego nie widać. I czy on jest na działce numer, teraz strzelę, 50, czy on jest na działce numer 51, tego nikt nie wie. On jest mniej więcej gdzieś tam. Więc ten derkacz może się przenosić, dlatego obszar wyznaczony jako siedlisko derkacza jest dosyć duży. Jest być może i z pewnym zapasem. Tego nie wiem, ja nie dyskutuję z przyrodnikami, my po prostu dostajemy wytyczne. Ale będziemy w projekcie mówić, że u nas są derkacze i może część ludzi przyjdzie. Ale z tego powiem, że są derkacze. Ja tylko mam będzie pytanie. Będzie strasznie zawidziałe. Czy przyrodnicy, czy oni co jakiś czas powtarzają te swoje badania, czy to zostaje już na kilkaset lat na przykład? A przecież wiemy, że zwierzęta zmieniają swoją drogę, ptaki giną, gatunki zmieniają trasy, prawda? Czy te ich badania obowiązywać będą ileś lat? Czy na przykład za rok, dwa będą powtórzone, że akurat już tego siedliska na przykład nie ma? Nie jestem w stanie powiedzieć, jaką częstotliwość badań narzuca prawo na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Poprzednia inwentaryzacja przyrodnicza, na której opieraliśmy poprzedni projekt studium, była z roku 98. Że w tej chwili ta inwentaryzacja została sporządzona na nowo, to trwało bardzo długo, bo to trwało chyba półtora roku nawet, z tego względu, że trzeba było w różnych okresach i wegetacyjnych, i lęgowych sprawdzać, jak trawa rośnie, to czy jajek nie widać, a czy zeszło, czy nie zeszło, w ten sposób było to realizowane. Mając na uwadze to, o czym pani mówi, że taka inwentaryzacja przyrodnicza ze wskazaniem dosyć dużych obszarów prawdopodobnie będzie powtórzona za lat 10-15, a jest ona, no, może i z dużą dokładnością zrealizowana, no, ale jednak te gatunki roślinne i zwierzęce mogą zmieniać lokalizację. Dlatego po rozmowie z projektantami studiów uznaliśmy, że spróbujemy wprowadzić taki zapis, nie wiemy jeszcze jak potraktuje go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, który będzie mówił o tym, że my nie wyłączamy spod zabudowy żadnych terenów, które do tej pory były przewidziane, ale wprowadzamy tam priorytet ochrony tych siedlisk, który należy później przełożyć do planu miejscowego i rozpatrywać już bardzo szczegółowo i dokładnie na etapie pozwolenia na budowę. Także na czym będzie na ochronie i sprawdzeniu, ponownym sprawdzeniu, czy tam coś rzeczywiście jest. Ponieważ prawo ochrony środowiska dopuszcza kompensację, czyli jeżeli gdzieś w jakimś miejscu występuje siedlisko chronione,
jest możliwość przenieść, albo znaczy to już są trudne procedury i trudne obliczenia, bo jeżeli ten gatunek jest na tyle liczny, że można z powodzeniem zniszczyć, załóżmy, dwa egzemplarze, bo w innym miejscu istnieje ich 2000, no to wtedy regionalny dyrektor ochrony środowiska może wyrazić zgodę na to, żeby zabudować ten teren i zniszczyć te dwa egzemplarze. W związku z tym, właśnie dlatego, że nie wiemy tak do końca, czy te siedliska tam są, czy ich nie ma i czy będą za 10, za 15 lat, no taki tok myślenia przyjęliśmy. Chcielibyśmy to wprowadzić w projekcie studium. Tyle, że do końca nie potrafię Państwu powiedzieć na 100%, czy taki zapis zostanie przyjęty przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, czy po prostu dostaniemy wyraźne zalecenie, że mamy te tereny spod zabudowy wyłączać. Proszę bardzo. Czasami jest tak, że w jednym roku na danym terenie pojawi się jakaś roślina, no i ona już będzie blokowała pewne działania. Na następny rok okaże się, że zmieniły się warunki, ta roślina już nie zejdzie, nie pokaże się i w zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań do podejmowania jakichkolwiek działań. Proekologiczna osoba, która będzie bardzo dbała o naturę. Ale tak jak mówię, z roślinami, ze zwierzętami, ze wszystkim w zasadzie jest tak, że jednego roku są, a później już w następnym roku już nie. Czy okresie wyszukiwaniem tych miejsc i egzemplarzy i okazów zajmuje się park, czy...? Nie, to było zlecone. W początkowej fazie koordynatorem był Park Narodowy, później te kompetencje zostały przejęte częściowo przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla obszarów, które są poza Parkiem Narodowym. Więc to się jakby rozdzieliło na dwa opracowania i to, co jest na terenie parku, to jest na terenie parku, to jest święte, ale tak naprawdę obszar parku jest wyłączony z zabudowy, więc tam problemu większego nie ma. To nic nie stanowi. A ta druga część była realizowana przez, w tej chwili nie pamiętam nazwy firmy, ale to byli ludzie już znający się na rzeczy, czyli przyrodnicy z doświadczeniem, z tytułami doktorskimi i profesorskimi. Spędzili tu w terenie kupę czasu, tylko myślę, że jest to dosyć rzetelne. Jeszcze bym Pani mógł zapytać, obręb Brzozowi jest objęty Naturą 2000? Tak, on są. Cała budowa jest objęta obszarem Natura 2000. Mamy na terenie budowy dwa obszary. Jeden to jest obszar siedliskowy i on mniej więcej pokrywa się z granicą Parku Narodowego. Wykracza też poza granice tego parku na Czermnej, na Pstrążnej i częściowo na Jakubowicach. Natomiast cała budowa i Park Narodowy i cały teren do granicy znajduje się w obszarze Natura 2000. To jest obszar ptasi, czyli ochrona ptaków. Można Panią zapytać, bo tak jak Pani powiedziała, jest opracowywane te studium. To tak jak było stare. Ze starego studium z 1995 roku nie zrealizowano pewnych zadań. I tak na przykład wymaga się przełożenie drogi krajowej nr 387 z ciągu ulicy Zdrojowej 1 maja na nowy ślad i obniżenie klasy tego ciągu ulicy. Mówiło się o tym, że ma być budowana obwodnica, nawet prawie nas burmistrz informował, jak ona ma przebiegać, że po prostu skrzyżowanie ulicy Głównej, Fabrycznej, ma być tamten mostek i tamtędy ma przebiegać. To jest niezrealizowane. Czy mogę od razu odpowiedzieć na pytanie, czy mam czekać na kolejne pytania? Nie, żeby nam się tematy nie rozpierzchły. No dobrze, niech Pani odpowie wtedy. Studium uwarunkowań nie jest dokumentem, w którym wyznacza się inwestycje. Ono nie bez powodu zostało nazwane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania. Jest to dokument uchwalany przez Radę Gminy, nie stanowi on prawa lokalnego. Jest to swoista strategia wyznaczająca cele. Czyli te cele wyznacza się po to, aby móc zarezerwować pewne przestrzenie i tereny, które w przyszłości mogłyby w ten sposób zostać zarezerwowane. W związku z czym w przypadku studium uwarunkowań nie możemy mówić i nie możemy oceniać tego, czy pewne zadania zostały zrealizowane, czy nie. Moglibyśmy to robić, gdyby to był plan inwestycyjny.
Natomiast tutaj są wskazania do możliwych rozwiązań, które pozwalają na to, aby w planach miejscowych, które już są prawem lokalnym, wyznaczyć tereny i te tereny zarezerwować. Natomiast studium, jeszcze raz chciałabym to podkreślić i powtórzyć, służy do tego, żeby pewne kierunki wskazać, ale nic tak naprawdę nie narzuca. I nie zmusza gminy w żaden sposób do tego, aby te zadania określone w studium realizować. Druga taka sprawa, zresztą poruszona ta sprawa była, wówczas kiedy pan nam referował opracowania swoje. Nie wiem, to 2 lata temu było. No też tutaj, no. My to wówczas pytali o wysokość budynków. Bo w starym jest, ogranicza się taki zapis. Wysokość budynków i budowli lokalizowanych na terenach zainwestowanych do wysokości obiektów bezpośrednio sąsiadujących. Mieliśmy na względzie sprawę, no, 2 wież, gdzie jeden budynek miał zakładane było, że miał 50 metrów, 40 metrów. Co po prostu mieszkańcy protestują, nie chcą... Dobrze, a czy mogę prosić pytanie, bo czas ucieka. No czas ucieka, no ale mamy dyskutować. Czy taki zapis będzie też w tym studiu? Tak, i o ile sobie przypominam, projektant planu, w momencie, kiedy przedstawiał Państwu te założenia, przepraszam, projektant studium, przedstawiał założenia projektowe studium, też wskazywał na to, że te zapisy są, że one są obligatoryjne, bo one wynikają z ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym, że zapisy dotyczące kształtowania zabudowy, wysokości zabudowy należy wprowadzić i te zapisy w tym projekcie studium są wprowadzone. Nie są może dokładnym powtórzeniem tych zapisów, które Pan w tej chwili przytoczył, ale znajdują się. Ja mam. No, proszę, bo Pan jeszcze 2 chce zadać. Tak? Chciał Pan pytać o coś? Nie, zaraz się nie. To w takim układzie pytanie, które mi się rodzi za każdym razem, kiedy widzę ten budynek, bo szkolałam na ostatnim spotkaniu, chyba ze stycznia, kiedy żeśmy tak Ciebie trochę z marszu przywołali tutaj. Powiedziałeś, że trudno jest oceniać właściwość wysokości budynku, kiedy on już stoi. Mówię o budynku na schodach. Nie, zaprzeczę. Pytanie było, czy jest możliwość przemyśleć jeszcze raz, czy ktoś to przemyślał. Ja powiedziałam, tak, na pytania tego rodzaju nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ mogę odpowiadać tylko i wyłącznie na pytania merytorycznie związane z moim zakresem obowiązków. W każdym bądź razie, czy widok tego budynku i to, jak to wygląda, nie kłóci się, że tak powiem, z Twoim widzeniem tego miasta, tej ulicy jako architekta miejskiego? Znaczy, moje poczucie estetyki jest tak samo subiektywne jak każdego z nas. Mhm. W związku z tym to, czy coś mi się podoba, czy mi się nie podoba, jest sprawą dyskusyjną. Pracując tutaj w Urzędzie Miasta w Kudowie i uzgadniając pewne obiekty, czy sprawdzając, czy są one zgodne z jakąś założoną strategią, opieram się na dokumentach, które funkcjonują, czyli opieram się na dokumentach typu plan zagospodarowania przestrzennego, w którym są zawarte warunki brzegowe. Od minimum do maksimum, jak budynek powinien być zrealizowany, który teren możemy zabudować i na jakie funkcje możemy go przeznaczyć. I to jest budynek parterowy z poddaszem użytkowym? Tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę warunki techniczne prawa budowlanego, to jest. Natomiast plan miejscowy dla tego terenu, to jest cała jednostka, przewiduje zabudowę o charakterze willowym i też jest tam wpisany warunek wysokości, który mówi o tym, że gabarytami, wysokością należy nową zabudowę kształtować na wzór zabudowy istniejącej. W związku z czym, no też tutaj było, jest widoczne dążenie do pewnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami państwa, którym bardzo zależało na tym, żeby to był mały, drobny budyneczek, najlepiej parterowy, a między warunkami zawartymi w planie miejscowym, zgodnie z którymi, no, powinien być to budynek gabarytowo dostosowany do istniejącej zabudowy. Budynek został zaopiniowany, projekt budynku został zaopiniowany przez konserwatora zabytków. Były pewne zalecenia już do projektu na etapie projektu. Inwestor te zalecenia do projektu wprowadził i realizuje projekt w tej chwili zgodnie z projektem zaakceptowanym przez konserwatora. Także ja, no, nie chciałabym się tu podpierać może autorytetem konserwatora zabytków, ale myślę, że jeżeli, no, w
wydaje mi się, w miarę efektywny urząd dopuścił możliwość realizacji i ocenił pozytywnie taką realizację, no to to czy, bo to pytanie było do mnie akurat, to czy mnie się podoba, czy się nie podoba, to jest inna sprawa. Nie osoba prywatna. Dobra, odpuszczę to pytanie. W każdym razie... Czy ty jako architekt miejski godzisz się z wyglądem tego budynku? Bo ja mogę ci powiedzieć jedno. Ja jako osoba fizyczna, jako radny tego miasta, przyjmując wszelkie uwagi, jakie mają miejsce z twojej strony i tłumaczenie, to znaczy i stronę ochrony zabytków, i wielkości sąsiadujących budynków, no niestety, tak jak mówisz, jest to odczucie subiektywne, ale dla mnie jest to olbrzymi budynek. Myślę, że tak jak żeśmy rozmawiali między sobą na poprzednich komisjach, chyba każdy z nas jest trochę zaskoczony wielkością jego. Dlatego gdzieś tam nawet pojawiało się pytanie między nami, polegające na tym, czy to jest budynek, który powstaje według pierwotnego projektu, który myśmy gdzieś tam oglądali, nie pamiętam, to był 2012 rok. Czy to jest już inny projekt? O czym była też mowa w trakcie tych upływających miesięcy, że pani, która jest inwestorem, robiła nowy projekt. Według czego to jest budowane? Ja może się włączę do tego, bo ja ostatnio zaglądałem też do kuriera. I tam ten budynek wygląda zupełnie inaczej. Ale jakiego kuriera? Przepraszam, bo nie jestem... No kurier Kudowski. Aha. To może ten budynek wygląda zupełnie inaczej. Pierwsze pytanie, czy ja jako architekt miejski zgadzam się z wyglądem tego budynku? Mogę odpowiedzieć na to pytanie jak najbardziej. Na podstawie tego wszystkiego, co już powiedziałam wcześniej, biorąc pod uwagę warunki wynikające z obowiązujących dokumentów, tak, godzę się z wyglądem tego obiektu. Ponieważ spełnia on wszelkie wymogi, które wynikają z obowiązujących dokumentów. Kolejna sprawa, według którego projektu. Koncepcji, może nie projektu, ponieważ to są dwa różne opracowania, jest realizowany. Pierwsza koncepcja, którą przedstawiła pani, która realizuje budynek, to był większy budynek w sensie powierzchni zabudowy. Być może był nieco wyższy, w tej chwili trudno mi powiedzieć, ale też były to dwie kondygnacje. To znaczy ten pierwszy był rzeczywiście wyższy. Były dwie kondygnacje i był dach dwuspadowy. Były dwie pełne kondygnacje i niewielki dach o małym nachyleniu dwuspadowy. W związku z tym, że ta koncepcja nie zyskała państwa akceptacji, między innymi z tego powodu, że na piętrze była propozycja wprowadzenia lokalu mieszkalnego, czyli były zalecenia, żeby jednak opracować tą koncepcję jeszcze raz, przedstawić państwu do wglądu, żeby był to budynek w całości przeznaczony na działalność usługową, no i żeby był mniejszy. No trudno mi się było zgodzić i w oparciu o obowiązujące zapisy planu miejscowego na to, żeby był to budynek typowo parterowy. Została ostatecznie opracowana koncepcja na zlecenie Urzędu Miasta, czyli gmina zleciła koncepcję, żeby uniknąć zarzutów, że pani realizuje to, co sama sobie wymyśliła. Tą koncepcję również ze względu na głosy, które od państwa wyszły, opracowaliśmy dla całej działki, czyli uwzględniając cały bieg schodów. I w tej koncepcji no, w pewien sposób też zostały uwzględnione te propozycje, które w tej pierwotnej koncepcji były przedstawione, ponieważ no, ta działalność usługowa miała być taka sama. I w tej koncepcji został zaproponowany dach już wielospadowy z lukarnami. Ścianka kolumnowa jest tam, jest dużo mniejsza. Zostały wprowadzone elementy, które też optycznie ten budynek obniżają. Myślę, że z czasem, i tu odnoszę się do pytania pana Wiktora, że budynek w tej chwili wygląda zupełnie inaczej niż to, co było przedstawione w kurierze. On będzie wyglądał praktycznie identycznie, bo wysokości to być może się zmieniły w stosunku do koncepcji o kilkanaście centymetrów, bo to już wynika później z dostosowania projektu do założeń koncepcji. Zmienił się układ okien, bo z tego, co mi pani tłumaczyła, musiała poprzesuwać okna, ponieważ no, nie zmieściła tych wszystkich foteli tak, jak to trzeba, bo to już na etapie projektu budowlanego było konkretnie rozrysowywane.
I myślę, że na tą chwilę rzeczywiście ten budynek w stanie surowym no absolutnie nie przypomina tego budynku, który będzie już po zakończeniu inwestycji. Dlatego jeśli mogę tutaj prosić i liczyć na Państwa wyrozumiałość, to może do tego pytania wróćmy po zakończeniu inwestycji. Możemy wtedy nawet wziąć koncepcję z rysunkiem, wizualizację, pójść na miejsce i ocenić, na ile on się różni. Pani Ursula, ponieważ sam wniosek był do zaakceptowania przez Komisję Gospodarczo-Ekonomiczną, był odkładany w czasie. Dlaczego? Bo myśmy się nie godzili na lokalizację w tym miejscu tego budynku, uważając, że po prostu schody powinny być inaczej wykorzystane. Schody powinny być po prostu ozdobą tego. I takie żeśmy stawiali warunki. Pani zresztą w tym uczestniczyła i słyszała Pani od nas, jakie mamy oczekiwania. W kwietniu, na pierwszej komisji, bodajże 10 kwietnia 2013, Pan Burmistrz zdecydował, że trzeba głosować. No i głosowaliśmy, to znaczy czwórka radnych, to znaczy my dla Kudowy plus ja, byliśmy przeciwni tej koncepcji, pozostali radni zasiadający tej komisji przegłosowali. Słyszymy tyle pretensji od mieszkańców. Proszę z panem burmistrzem ewentualnie. Proszę państwa, ja wiem, że pan burmistrz spotkał się z mieszkańcami, którzy wystosowali też pismo w tej sprawie do pana burmistrza w związku z zabudową tych schodów. Wiem, że takie spotkanie miało miejsce chyba w trakcie mojego urlopu, bo w ubiegłym tygodniu byłam na urlopie. I jeżeli będą mieli państwo pytania co do tego i do ewentualnie do przebiegu tego spotkania, to bardzo proszę pana burmistrza o to zapytać. I chcielibyśmy się też dowiedzieć, co jest z protestem, który był. To znaczy właśnie o tym mówi pani minister, bo mówię, ja jestem trochę zaskoczona, ja też dowiedziałam się od osób na ulicy, że było jakieś spotkanie z mieszkańcami odnośnie protestu właśnie w sprawie schodu. Także no, myślę, że to zupełnie odrębny temat, a tutaj Urszula, przerywając pana wywód, ma jak najbardziej rację, bo spotkaliśmy się odnośnie planu przestrzennego, a nie, że tak powiem, kwestii tego, jaką decyzję podjął burmistrz w tym momencie. Czy jeżeli są jeszcze jakieś pytania do pani Urszuli? No to się jest szansa na to, że słucham, bo nie przepraszam. Pytania się wyłonią jeszcze, tak. Bo przecież będzie tutaj. Nie będzie pokazu, bo nie można włączyć komputera. Tak. Omówiła Urszula to, co jest na papierach. Mogę od razu przytoczyć, są trzy wnioski o zmiany planu, które wpłynęły od 2011 roku i one na razie, poczekali, krótko mówiąc. Jeden to jest działka numer 228, Nowy Zdrój. Już pokazuję, że to się zmieni. To jest dzień ulicy Słonecznej. Tak bliżej proszę nam przybliżyć. Słoneczna to jest powyżej. Ja wiem, gdzie jest Słoneczna, tylko Słoneczna to się podoba. I to jest właśnie teren, jak jedziemy ulicą Słoneczną do góry w kierunku Jerzykowic po prawej stronie. Tam, ale aż za Maryśką, bo też nie są tam, gdzie są łąki? Tam, czy gdzie są łąki, ale... No, tam odwrotna strona wału, że tak powiem. Ale ten teren, no dokładnie. I ten teren na razie, nie będzie przeznaczony do zmiany. Po pierwsze też dlatego, że czekamy na to, jakie będą rozstrzygnięcia studium uwarunkowań. Tutaj chodzi o zapisy, które mówią o tym, że jest to teren stanowiący rezerwę dla nowego uzdrowiska i w obowiązującym planie jest zapis, który mówi o tym, że należy sporządzić szczegółowy plan miejscowy dla tego terenu A13 i dla terenów sąsiednich. Czyli to jest dosyć spory obszar, nawet kilkunastu hektarów, w związku z czym no, wniosek nie został jak na razie zrealizowany, ponieważ oprócz tej jednej działki trzeba by było zmianą planu objąć cały duży teren. Obszar mniej więcej taki jak dla przejścia granicznego. Więc wniosek na razie czeka.
Drugi wniosek dotyczy terenów w Brzozowiu, przy wjeździe do Brzozowia między innymi. To jest sporo działek, to jest bardzo duży obszar. Ale tu z kolei to jest tak. Zakrze też. Ale to akurat nie ma chyba potrzeby zmiany planu. Czyli tutaj mamy naprzeciwko tego terenu, jakbyśmy patrzyli w ten sposób, targowisko, budynek pana Gomułki i to jest teren z tyłu za. I tu było wnioskowane przeznaczenie, które tak naprawdę w tej chwili jest realizowane, więc to nie ma potrzeby zmieniać tego planu. Działka przy wjeździe na Brzozowie po prawej stronie, zaraz za byłym torem kolejowym. Jaki to numer? Działka 41. 41. A ta poprzednia, jaki miała numer? 120 przez 1 i 120. To jest własność gminy? Nie, to są tereny prywatne. Po prostu właściciele podają wnioski tak, o to, żeby zmienić ustalenia planów miejscowych dla danych terenów. Moim obowiązkiem jest przygotować odpowiedź z informacją, że został ten wniosek przyjęty, nadany jest kolejny numer i w razie możliwości i prawnych, i finansowych będzie realizowany, o ile jest zasadny. Kolejna działka, o której już zaczęłam mówić, przy wjeździe na Brzozowie po prawej stronie, tu konieczna by była zmiana studium. Jeżeli byśmy myśleli w następnej kolejności o zmianie planu miejscowego, więc z tego względu też wniosek na to chwilę jest niezrealizowany. I w obrębie Brzozowia, tu jest dosyć dużo tych działek. Część już wiadomo, że nie będzie możliwości realizacji tego planu. Część znajduje się na terenie objętym tą trwającą zmianą planu, czyli ustalenia będą takie, jak będą wynikały z planu miejscowego, a część znajduje się w szczerym polu, więc tutaj raczej nie ma możliwości, żeby te działki przekształcić pod zabudowę. Ten wniosek częściowo też czeka. I świeży wniosek, jeszcze nie udzieliłam odpowiedzi, to jest wniosek z stycznia. I tutaj mamy działkę w obrębie Czerwna, mniej więcej koło ogródków. Tu są ogródki, tutaj jest działka, to jest pojedyncza działka. Tu byłaby możliwość dokonania zmiany planu miejscowego, ale konieczna jest zmiana ustaleń studium. Jak czyli to? Też w pierwszej kolejności zmiana studium i dopiero później właściciel może... Jakie numer tej działki? 190. Także to jeśli... To są trzy rzeczy w toku na dzień dzisiejszy. Nawet nie jest tak. Nazywam poczekalnią. Poczekalnią jeszcze na czas na zmianę. Panie Wiktorze, chciał Pan o coś pytać, zanim Pani Urszula zaczęła mówić o sprawach bieżących? Ktoś z Państwa? No to mówię, na tą chwilę chyba wyczerpały się pytania. W momencie, kiedy przetrawimy trochę to, co już usłyszeli. Postaram się, to znaczy wtedy już się będzie Mariusz umawiał z tym przyjściem i z, że tak powiem, obejrzeniem w naturze na papierze. Tylko chcę, że się mogę prosić o obejrzenie. Nie umami. Nie, to jest tak, że nie ma sprawy. Ja to chyba nie mam problemu, damy radę. Coś jeszcze? No nie, ja tylko, a to już jest odrębna sprawa. Pani na poprzedniej komisji zadałem pytanie odnośnie działki 43. I nawet dzisiaj chyba Mariusz był u Pani, tak? Bo pisałem, że proszę po prostu o matkę i informację z rejestru gruntów na temat działki 43. Tak, dzisiaj rano otrzymałam od Pana Oleśki Pana wniosek o przekazanie wypisu z rejestru gruntów, mapy ewidencyjnej oraz umowy dzierżawy. Te dokumenty są przygotowane i zachowują drogę służbową, ja je przekażę Panu Przewodniczącemu, ponieważ od niego otrzymałam ten wniosek. A z uwagi na pewne sytuacje związane z pojawieniem się dokumentów w ogólnym obiegu, które w tym obiegu nie powinny się znaleźć, no niestety muszę tak zrobić, zastanawiałam się, czy Panu ich nie przekazać, jednak drogą służbową zostaną Panu dostarczone, jak tylko Pan Oleśko je otrzyma. Dobrze, dziękuję. Coś jeszcze mamy? Nie? Dziękujemy bardzo. Taka informacja, którą przekazałyśmy z Panią Olą, dotycząca osób zatrudnionych.
myślę, że te pytania, o które, no nie wiem, Urszula udzieliła takie odpowiedzi, jakie udzieliła, że dokumenty przekaże Mariuszowi odnośnie tego zapytania, które pan dzisiaj złożył. Więc mówię, jakby jesteśmy bez wpływu na to, czy dzisiaj to dostaniemy, a na pewno nie dostaniemy. No nie. Więc mówię, trzeba będzie czekać na pojawienie się na kolejnej komisji Mariusza i pan przewodniczący udzieli nam odpowiedzi na to pytanie, które pan złożył, panie Wiktorze. Ja przeczytam może. Proszę uprzejmie. Adresowany pan Mariusz Oleśko, przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej Rady Miasta Podolskiej. Proszę na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej w dniu 26 lutego 2014 zapoznać mnie z następującymi dokumentami należącymi do kompetencji pani Urszuli Karpowicz. Jeden mapa ewidencyjna gruntów i budynków na działce 43 obręb Stary Zdrój. Dwa. Informacja z rejestru gruntów działka numer 43 obręb Stary Zdrój. Cały czas mówimy o działce. O schodach. Tak, o schodach. Oraz należący do kompetencji pani Magdaleny Ubik, bo ona to prowadzi, umowa dzierżawna działki nr 43, obręb Stary Zdrój. Ponieważ, no, tak jak powiedział pani Urszula, nie było na to czasu, no to podejrzewam, że na najbliższy... Ja mogę to dostać od pana? Proszę? Mogę to dostać? Ja sobie to wsadzę do protokołu. Ja to Dobrze, nie ma problemu. I dostarczę. Dobra. Wydaje mi się, że to by było, co pani Urszula w tej chwili powiedziała, to był wstęp w ogóle do jakiejś dyskusji. No, jedno, że to tutaj nam nie pokazano, no i właściwie niewiele byśmy tutaj z tego skorzystali, no najpierw trzeba zobaczyć materiały. To znaczy jest jedna i podstawowa rzecz. W związku z tym, panie, udajemy się trójkami właśnie tam, w jakimś tam określonym terminie, dość pilnym, żeby zobaczyć, co jest w ogóle opracowane. Nie ma problemu, jest do ustalenia i można to zrobić. Myślę jednak, że tak jak w przypadku wielu rzeczy, które dotyczą dzierżaw, wiadomo, że my jesteśmy tylko organem opiniotwórczym, który wyraża jakąś tam swoją opinię, decyzja i tak zapada. Decyzja podejmowana jest i zapada z wyboru burmistrza, więc tutaj nasze pobożne życzenia, tak czasami odbieram, są pobożnymi życzeniami, więc z białym wodą. Więc i tak pewnych rzeczy się nie dowiemy. Tutaj dostałam dokument, który pani Urszula Ubik, anioł, bo całkiem mi wybiłaś. Nie wiem, co miałam. Mogę. Przepraszam najmocniej. Pani Urszula, nie Urszula, pani Elżbieta Ubik włożyła dokumenty, o które proszono na ostatniej komisji odnośnie zatrudnienia, materiału, który żeśmy omawiali na poprzedniej komisji. Chodziło o informację o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta Budowa Zdrój, stan na 26 luty 2014. Stanowiska urzędnicze 47 osób, w tym wykształcenie wyższe 26 osób, przepraszam, wykształcenie wyższe magister 26 osób, wyższe inżynier i licencjat 4 osoby, średnie 17 osób. Stanowiska pomocnicze 11, w tym wykształcenie wyższe, licencjat 3 osoby, średnie 8 osób. Stanowiska obsługi 20 osób, w tym wykształcenie średnie 3 osoby, zawodowe 12, podstawowe 5. W ramach zobowiązania po zawartych umowach z biurem pracy dwie osoby do 28 lutego są na stanowiskach obsługi, czyli zostały 2 dni zatrudnienia tych osób. Łączna liczba zatrudnionych 78 osób bez osób zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w przeliczeniu na etaty to jest 76,5 etatu. Pracownicy zatrudnieni w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy jest to 9 osób, w tym w ramach robót publicznych do 28 lutego bieżącego roku 5 osób, do 10 marca bieżącego roku 2 osoby. W ramach prac interwencyjnych do 29 sierpnia bieżącego roku jedna osoba. W ramach stażu do 31 lipca bieżącego roku jedna osoba. Jeżeli państwo chcą zobaczyć, to ja to pokażę. Proszę bardzo. Proszę. Satysfakcjonuje odpowiedź? Tak.
Tak, o to przecież nawet chodziło, żebyśmy widzieli ile. Mamy coś jeszcze do poruszania, może jak ja nie lubię nikogo nie widzieć. Tak no, panie Ewę, trzeba by się było umówić na posiedzenie następnej komisji. Na posiedzenie następnej komisji, ale to nie mogę zrobić ja, tylko Mariusz. Więc jakby moje kompetencje w tym momencie dzisiaj się ograniczają tylko i wyłącznie do zastępstwa Mariusza. On jest świadom i na pewno uczyni rezerwację odnośnie terminu. Myślę i mam, nie wiem, czy państwo też macie takie wrażenie, że miesiąc styczeń, luty to jest taka posucha, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace komisji, może z wyjątkiem chyba komisji społecznej, bo wy to macie, że tak powiem, urodzaj cały rok na okrągło. Ale myślę, że albo trzeba zwrócić uwagę Mariuszowi, bo wydaje mi się, że ilość materiałów, które żeśmy w planie pracy zakładali, była chyba trochę wyższa niż dwa spotkanie w obrębie miesiąca lutego. Nie wydaje ci się to samo? Więcej materiałów było niż dwa spotkania. Wydaje mi się, że tak. Czy ja to mogę skierować? Myślę, że jeżeli jest jeszcze ktoś w biurze, to proszę bardzo, ale zastanawiam się. No nie, nie jest to wiadomość. Wszyscy nie jest. Tak. Tu nie ma żadnej nazwy. Nie ma problemu. Ja mogłabym prosić o wpisanie wniosku. Tak, oczywiście, proszę bardzo. W ramach prac inwentaryjnych bardzo bym prosiła o sprzątanie wokół pomnika przy zakładzie na Zakrzu. I tam głównie, zakładzie na Zakrzu? No, starego zakładu KZPB. I tam głównie chodzi o wycięcie tego żywopłotu wysokiego bardzo, bo jak przyjdzie listowie, no niestety tam nie będzie nic. Na nie będzie nic widać dla skręcających w prawo w stronę działek. Wycięcie żywopłotu albo przycięcie, wydaje mi się. Przycięcie. No może tak o połowę. Muszę skręcić w stronę działek. To czyli jak jedziesz od ronda Szkarca, tak. Skręcasz w prawo, tak. O ten element ci chodzi. Ostatnio, jak byliśmy przewożeni osoby niepełnosprawne na zajęcia, na ulicy Głównej, tam za rzeką, były poprzewracane znaki drogowe. Także chuliganeria tam pewnie sobie używała na tych znakach, także też bym prosiła, żeby one były postawione. Ja nie byłem, jaki pierwszy wniosek jest? Pierwszy wniosek jest, żeby w zakresie prac interwencyjnych sprzątanie przy KZPB i przycięcie żywopłotu przy skręcie prawo z ulicy, to jest Marchewskiego? Czy to jest Ronda, nie, no z ronda jak się wyjeżdża w kierunku KZPB w prawo. Powiem, zresztą o tym też mówiłem na sesji. W mieście jest potrzebny przegląd znaków. Są znaki na Zakrzu, gdzie była rewitalizacja ulicy, na przykład Kackiej, i tych znaków już nie ma. Nacięte równo, no po prostu przy budynku fabrycznym 9 nie ma znaku. A jaki powinien być? Jaki tam przejście być? Przejście dla pieszych dróg. No, potem poprzeginany jest nad Kackiej, załóżmy dla ulicy dla inwalidów stał znak. Przechylone. No musiałbym spisać, Pani Elu, te które... Ja po prostu wpisałam, że przegląd znaków na osiedlu fabrycznym i zobaczymy, no nie wiem, czy w mieście nie jest potrzebny przegląd znaków, bo to prawdopodobnie będzie tego więcej. Będzie tego więcej. Ja zobaczę jeszcze na fabrycznej, na tym osiedlu, gdzie tych znaków po prostu brakuje. Były. Jest szczątka. Ja może skoro jeszcze... Przepraszam, skoro jest mowa o żywopłocie na ulicy Poznańskiej z Chopina, tam jest żywopłot, gdzie jest nowy, zrobiony, piękny chodnik. No i po tym chodniku nie można przejść spokojnie, ponieważ wystają bardzo ostre gałęzie z kolcami i nie wiem, do kogo to należy, czy przycinać się to czy to właściciel. Właściciel zawsze, ale ty mówisz, Zosia, o tym kawałku od Mariusza Zębika, czy równolegle do parkingu od Adamstwa? Od Buenos Aires, przejść i w kierunku poczty, jak się idzie. Ten odcinek. Tam jest okropny żywopłot z gałęziami bardzo ostrymi, gdzie naprawdę chodnik ładny, a przejść nie można. Bo albo można sobie coś rozedrzeć, albo może jeszcze oko nie daj pani. Ja trzeba uważać, przycięcie żywopłotu. Nie wiem właśnie do kogo. Zawsze należy do właściciela. No to zawsze należy do właściciela.
Główna 37, tam gdzie był sklepik z warzywami. No to tam no. Adamek. Ja też tam zgłaszałam. Co roku walczę o to i co roku jakiś... No ale przecież Adamek ma sklep obrotniczy. Jaki problem, żeby przyciął żywotów? On już tego sklepu tam nie ma. On jest zamknięty, ten sklep. Ale każdy właściciel jest zobowiązany do zadbania chodnika przy swoim i to jest jego obowiązek. I odśnieżanie, i przycięcie żywopłotów, żeby nie stało się zagrożeniem. Dobra. Tak, Panie Marianie? Ten żywopłot, co Pani Zosia mówi, to jest teren, to jest do właściciela należy i on już miał. Rozmowa z nim była, jak żeśmy tam pracowali i on powiedział, że to zrobi. Nie zrobi. No to musi zrobić. Odpowiednie służby muszą tam jeździć, jak to się mówi. To do kogo by to trzeba było zastraszyć? Ja powiem tak, najprościej pismo napisać do urzędu. Bo ja też piszę pismo do urzędu, bo widzę, jak rozmawiam na buźkę, nic z tego nie wychodzi. A przygotowuję się też do napisania pisma w sprawie ulicy Kościelnej, o której mówiłem wiele razy. Jest okropnie. I na sesjach. Ostatnio rozmawiałem z kierownikiem, Krzysiek mówi. No ja też tam jeżdżę po tych dziurach. Jakiś to jest koszt wysłać tam ciągnik i trochę tego... To znaczy sam Pan wie, że tak jak mówiła Aneta Potoczna, to jest rozwiązanie na bardzo krótki czas, bo przychodzi deszcz, woda i koniec. I mamy znowu dziury takie same. Tam jest, trzeba robić wszystko i ciągle powtarzać, wypisywać, że trzeba utwardzić ten kawałek drogi, bo to jest po prostu... Co z tego, że został zrobiony ładny chodnik, o który też była walka nie wiadomo ile czasu. Kiedy ten kawałek, to mówię, od plebanii, ten łuk i do momentu, kiedy wpina się Karakian, gdzie jest zrobiona droga, no po prostu jest dramat. Kościelna praktycznie od Jasnej, ten kawałeczek to jest od Jasnej do Arki, bo Arka ma ładnie zrobiony i chodnik, i jezdnię. To ile to jest? 40 metrów? Może. Tam jest tragedia. Masz jakieś uwagi, wnioski do dzisiejszej komisji? Nie. A ogólnie? Nie będę miała, to chyba by było na tyle. Tak? Teraz kończę, tak? Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. A ty